Witam Państwa w przystanku Historia. Kolejny odcinek cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj mam przyjemność gościć doktora Filipa Gańczaka, autora książki, którą Państwo widzicie, Gryf, Młot i Cyrkiel, o Szczecinie w oczach towarzyszy ZNRD. I autora, znaczy współautora, współredaktora Raporty Polskiej Sztazji 1981-89 w przededniu stanu wojennego, czerwiec-grudzień 81 roku. Czekamy na tom drugi. Więc wybitny specjalista. Chciałbym zacząć od akt Sztazji, panie doktorze. Od tego, co się zachowało, w jaki sposób teraz są te materiały dystrybuowane, jak rozumiem, po zniknięciu już Instytutu Gałka? Materiały są w dalszym ciągu już od wielu lat udostępniane zarówno dziennikarzom, jak i badaczom, jak i osobom pokrzywdzonym, inwigilowanym. Przez lata rzeczywiście zajmował się tym tak zwany Urząd Gałka, Urząd Federalnego Pełnomocnika do spraw akt Sztazji i od niedawna robi to samo Bundesarchiv, Archiwum Federalne. Właściwie z punktu widzenia badacza zmieniło się niewiele. Nadal praktycznie na tych samych zasadach materiały są udostępniane. Są udostępniane badaczom w oryginale. Można się z nimi na miejscu w czytelni akt zapoznać. Później zamawia się kopie lub skany i tam już pewne informacje wrażliwe, także dotyczące osób trzecich, dotyczące osób, które nie są osobami publicznymi ani nigdy nie były, są zaczerniane. A czy przetrwała ewidencja z agenturą Sztazji? Pewne takie spisy tajnych współpracowników chociażby, albo osób potencjalnie traktowanych przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego NRD jako źródła informacji zachowały się. Nie jest to jakiś jeden centralny spis całej agentury liczonej w tysiącach, ale chociażby spisy, jeśli mówimy o Polsce, takie na poziomie już jednostek ministerstwa terenowych, chociażby w przygranicznych obwodach graniczących z Polską, zwłaszcza kiedy w roku 80. rodziła się Solidarność, Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego NRD dostrzegło potrzebę zrobienia takiego przeglądu swojej agentury pod kątem tego, kto mógłby zostać wykorzystany do zbierania informacji na temat tego, co się dzieje w Polsce. I rzeczywiście różne jednostki terenowe wówczas takie spisy przygotowywały. Spisy, w których znajdziemy rozmaite pseudonimy i później badacz może starać się dojść do tego, kto konkretnie z imienia i nazwiska za poszczególnymi pseudonimami się kryje. Tak samo robiłem w czasie kwerendy do mojej najnowszej książki Gryf, Młot i Cyrkiel. Dużą agenturę służby NRD-owskie pozyskały w Polsce, jeśli chodzi o taki rząd wielkości, panie doktorze. Pozornie w pierwszej chwili, jeśli zobaczy się tego typu spisy, można takie odnieść wrażenie, bo rzeczywiście znajdziemy tam wiele pseudonimów. Chociaż samo Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego samokrytycznie podkreślało, że ta ilość nie przekłada się na jakość, to znaczy tam w tych spisach umieszczano chociażby wszelkie osoby, które jakikolwiek związek, kontakt z Polską miały, chociażby sporadycznie odwiedzały ten kraj, często osoby nawet nie znające języka polskiego, takich osób rzeczywiście bardzo przydatnych, które na stałe byłyby cennym źródłem informacji na temat już nie tylko ogólnie sytuacji w Polsce, ale konkretnie w elitach władzy, w elitach PZPR czy
czy chociażby w Solidarności takich osób było już bardzo niewiele. Są znane pojedyncze właściwie przypadki, dobrze udokumentowane. Bo chyba taka ogólna zasada była taka, chociaż książka pokazuje, że praktyka odbiegała od ogólnej zasady, że kraje sojusznicze, no, wtedy byliśmy krajem sojuszniczym w ramach Demoludów z NRD, no, raczej siebie wzajemnie nie szpiegowały, a jednak. Tak, rzeczywiście i już od lat badacze wskazywali od właściwie momentu otwarcia archiwów NRD-owskich na to, że Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego NRD, znane jako Stasi, starało się infiltrować struktury władzy w PRL, starało się również dotrzeć do ludzi Solidarności. Dopiero z czasem, właściwie po powstaniu Instytutu Pamięci Narodowej w Polsce, po tym jak ten zasób IPN został już w jakimś stopniu zbadany, okazało się, że to nie było takie szpiegowanie w jedną stronę, że również służby PRL nie próżnowały i starały się również pozyskiwać informacje na temat NRD, czy na temat też placówek dyplomatycznych NRD, które mieściły się w Polsce. O tym w dużym stopniu też jest pana książka. Tak, no ja to pokazuję na przykładzie Szczecina, na przykładzie chociażby konsulatu generalnego NRD właśnie w tym mieście. Konsulat ten również prowadził taką działalność, którą potocznie można by nazwać szpiegowską. Miał nawet swoich ludzi, którzy pełnili podwójną funkcję, bo z jednej strony byli konsulami NRD w Szczecinie, z drugiej strony oficerami Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego. A z drugiej strony służby PRL ten właśnie konsulat inwigilowały, podsłuchiwały rozmowy prowadzone w konsulacie, starały się pozyskać do współpracy na przykład polskich pracowników konsulatu, takich jak kierowcy czy sprzątaczki. Udawało się? Tak, zdarzało się uzyskać takie zobowiązanie do współpracy. Chociaż ta współpraca różnie się układała, często ci ludzie nie byli specjalnie zainteresowani dostarczaniem informacji i zdarzało się też, że zmieniali pracę, później stawali się bezużyteczni dla służb, ale nawet współpracując krótko, niekiedy byli w stanie przekazać cenne informacje, chociażby prowadzące do dekonspiracji jednego z oficerów Stasi w konsulacie. Panie doktorze, widział pan, pewnie widzowie, odbiorcy nasi również, film, który kilkanaście lat temu był w polskich kinach, Życie na podsłuchu. I on pokazuje taką dosyć, no, jeśli chodzi o ten aparat terroru NRD-owskiego, bardzo taką dobrze naoliwioną maszynę, skuteczną służbę, wręcz taką o wymiarze takim kawkowsko-orwellowskim. Nie zawsze zastanawiał fakt. Nie wiem, czy pan ma jakąś może hipotezę roboczą na ten temat, dlaczego na przykład tak istotną postacią dla, czy służbą, która była ważna jako pośrednik w wyciąganiu na przykład Mariana Zacharskiego z amerykańskiego więzienia, były postaci związane właśnie z NRD-owskim Stasi. I czy to rzeczywiście była aż tak dobrze naoliwiona machina bezpieczeństwa? Tutaj odpowiedź nie będzie tak jednoznaczna. Ta służba miała pewne sukcesy, ale ten mit właśnie takiej wszechpotężnej Stasi funkcjonuje nieco na wyrost, zwłaszcza jeśli chodzi o działalność w odniesieniu do Polski. Jeśli się przegląda te materiały Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego NRD, właśnie tak jak ja to robiłem najpierw do mojej pracy doktorskiej,
która dotyczyła lat 80-81, a więc rewolucji Solidarności z perspektywy NRD, później do tej książki o Szczecinie. Umacniałem się w takim przekonaniu, zresztą nie tylko ja, także inni badacze, chociażby Tytus Jaskółowski, że jednak na tym froncie polskim, jeśli można tak powiedzieć, Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego NRD działało no, nie najlepiej. Niekoniecznie z sukcesami, niekoniecznie angażując najlepsze swoje zasoby i właściwie mimo tego, że w 1980 roku powstała Grupa Operacyjna Warszawa, oficjalne przedstawicielstwo Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego NRD przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych PRL, mimo że Polska stała się takim jednym, można powiedzieć, priorytetowych krajów w tym momencie dla ministerstwa Erycha Milkego, to tych sukcesów wielkich nie było i wcale służby PRL nie były bierne wobec działalności towarzyszy ze wschodniego Berlina i też potrafiły tę działalność nieźle rozpoznać. Ale czy to wynikało też z faktu, o czym się już też mówi, pisze, między innymi dr Spałek, jeśli chodzi o ten grunt polityczny, zwłaszcza za sprawą działalności Władysława Gomułki, że komuniści niemieccy ze wzajemnością perelowskimi nie przepadali za sobą wzajemnie? Tak, to prawda. W tym czasie właśnie, kiedy Władysław Gomułka był u władzy, te animozje były szczególnie widoczne. Znana jest niechęć Gomułki do Waltera Ulbrichta, ówczesnego szefa SED, czyli Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec. Nieco lepiej może układały się stosunki później Edwarda Gierka z Erichem Honeckerem, ale znowu lata 80. to jest taki okres dużej nieufności ze strony towarzyszy NRD-owskich względem elit władzy PZPR. Zwłaszcza w raportach Stasi i szerzej władz NRD nie zostawiano suchej nitki na Stanisławie Kani, który krótko w latach 80-81 był pierwszym sekretarzem KCPZPR. Uważano, szybko nabrano w Berlinie przekonania, że jest zbyt ustępliwy względem Solidarności, że nie potrafi się rozprawić z opozycją, że toleruje też takie liberalne głosy w partii i z ulgą przyjęto odwołanie Kani. Do Wojciecha Jaruzelskiego Honecker też bynajmniej nie miał pełnego zaufania, raczej widział innych towarzyszy z PZPR na czele partii, chociażby bliżej mu było do Stefana Olszowskiego, czy do Andrzeja Żabińskiego, czy do Stanisława Kociołka, ale ostatecznie też z ulgą przyjęto w Berlinie działania podjęte przez Jaruzelskiego, przede wszystkim wprowadzenie stanu wojennego. Choć i po 13 grudnia podnosiły się głosy niezadowolenia w Berlinie, że ta rozprawa z Solidarnością, później już z podziemiem, nie jest tak stanowcza, jak można by było tego oczekiwać. Panie doktorze, to jeszcze takie dwie kwestie, które są istotne, które niewątpliwie często pojawiają się, czy w komentarzach, zapytaniach państwa są takie wątpliwości formułowane, zwłaszcza dla tych wszystkich, którzy są właśnie albo z zachodniej Polski, z Dolnego Śląska, z Górnego Śląska.
Na ile aktywa Stasi, znaczy ja wiem, że to jest tylko domniemanie, bo wiedzy nie mamy, może za 50-70 lat się dowiemy, jak historycy wejdą do archiwów, ale pewnie pan też jakieś słyszał obiegowe informacje, pewnie pan też zetknął się z utajnieniem wręcz pewnych dokumentów, które dotyczą aktywów na... Innymi słowy, na ile aktywa Stasi zostały po zjednoczeniu Niemiec przejęte przez aktywa BND? Co możemy mniemać na ten temat? No bo wiedzy póki co nie będziemy mieli. Wiadomo przede wszystkim, że część tych materiałów Stasi przejęły służby amerykańskie. To było w okresie już upadku NRD. Ja tylko przypomnę dla państwa, panie doktorze, przepraszam, że wchodzę w słowo. Nie wiem, czy państwo pamiętacie te osoby, no, które już wtedy w miarę były dorosłe, czy nastoletnie. Była taka słynna scena właśnie w Niemczech, kiedy tłum rozjuszony wszedł do siedziby Stasi, tam jakieś dokumenty latały, ale sytuacja została, znaczy latały w sensie były rozrzucane, sytuacja została opanowana i właśnie podobno wtedy też Amerykanie uzyskali część tych dokumentów. Zdaje się, Angela Merkel, była kanclerz, prosiła o zwrot tych dokumentów. Nie wiem, czy je dostała, czy dostała oryginały, czy dostała kopię, ale rzeczywiście to była głośna sprawa i Niemcy długo zabiegały o zwrot tych dokumentów. To tak nawiasem dla tych z państwa, którzy może pamiętają te sceny. Tak, chodziło o materiały głównego zarządu wywiadu. Amerykanów nie interesowało oczywiście, kto czy w jakim zakresie inwigilowane było społeczeństwo NRD, to było mniej interesujące, natomiast ta działalność zagraniczna Stasi już jak najbardziej. I wykorzystując ten moment już upadającego państwa NRD-owskiego, Amerykanie zdołali też, wydaje mi się, w porozumieniu z Markusem Wolfem, byłem już wówczas szefem właśnie głównego zarządu wywiadu, te materiały przejąć. Z kolei, jeśli mówimy o tych materiałach pozostałych, zachowały się one w stopniu na pewno większym niż analogiczne materiały po stronie polskiej. Tam na przełomie lat w NRD 89-90, już po upadku muru berlińskiego, tworzyły się komitety obywatelskie, które zajmowały siedziby Stasi, domagały się zatrzymania właśnie tego procesu niszczenia akt. Oczywiście ten proces też przebiegał i takim wymownym symbolem są te takie worki ze zniszczonymi dokumentami. Do dziś trwa proces odzyskiwania zawartości tych worków. Próbuje się też z pomocą komputerów te drobne kawałki, na które zostały pocięte akta, poskładać. W niektórych przypadkach to się udało. No dobrze. Tyle tytułem wstępu, bo to są kwestie, które są intrygujące, są ważne. Pan te archiwa doskonale zna. Jeśli chodzi o historyków polskich, jest pan jedną z niewielu osób, które po prostu robiły tam liczne kwerendy. Także do tej książki, do której właśnie chciałbym teraz przejść. Panie doktorze, dlaczego Szczecin był i jest tak ważnym miastem? Bo cała seria powstawała, odwoływała się do pewnego cytatu Winstona Churchilla o tym, jak zapadła zimna wojna i ta żelazna kurtyna od Szczecina do Adriatyku. To sam Winston Churchill powiedział, wymienił Szczecin. Dlaczego ten Szczecin jest tak ważny? Po pierwsze, ze względu na geografię. Jest to miasto
które znalazło się po II wojnie światowej przy samej granicy z Niemcami, wówczas jeszcze nie Niemiecką Republiką Demokratyczną, bo ta powstała dopiero w roku 1949, ale z okupowanymi Niemcami, z wówczas jeszcze strefą okupowaną przez Sowietów, i przy czym nie było jasne jeszcze nawet po zdobyciu miasta przez Armię Czerwoną, komu ono przypadnie. Mocno liczyli na to komuniści niemieccy, że Szczecin znajdzie się, a przynajmniej jego ta zasadnicza lewobrzeżna część znajdzie się po stronie Niemiec. Wówczas oczywiście jeszcze nie wyobrażano sobie, że to będą dwa państwa niemieckie. Raczej komuniści niemieccy liczyli na to, że będą to zjednoczone Niemcy, które znajdą się pod ich wpływami. I właściwie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją pewnej dwuwładzy w Szczecinie, bo urzędował tam burmistrz niemiecki zainstalowany przez Sowietów i jednocześnie administracja z prezydentem Piotrem Zarembą, który dwukrotnie był zresztą zmuszany do opuszczenia miasta. A więc długo komuniści niemieccy rzeczywiście mogli liczyć na to, że to oni będą sprawować władzę w Szczecinie. Próbowali już wiosną, wczesnym latem 1945 roku tworzyć tam zręby administracji i dopiero 5 lipca 1945 roku Sowieci zdecydowali, że niemiecka administracja, ta zdominowana przez komunistów, ma Szczecin opuścić. Właściwie niewiele wcześniej został o tym poinformowany komunistyczny niemiecki burmistrz Erich Wiesner. Przyjął to z dużym rozczarowaniem, wręcz rozgoryczeniem, i naturalnie również niezadowolona z takiego obrotu spraw była ludność niemiecka, wtedy jeszcze dość liczna w Szczecinie. A kiedy sam konsulat zaczął urzędować w Szczecinie? Konsulat oczywiście Niemieckiej Republiki Demokratycznej, ten mamy na myśli. Tak, to już duży przeskok czasowy. Konsulat Generalny NRD w Szczecinie został otwarty dopiero w połowie lat 70., dokładnie w roku 75. Wcześniej za raportowanie na temat tego, co dzieje się w Szczecinie, odpowiadały inne konsulaty NRD. Najpierw to był konsulat we Wrocławiu, później już konsulat generalny NRD w Gdańsku, który powstał w drugiej kolejności po tym wrocławskim, i chociażby w tych przełomowych momentach grudnia 70, stycznia 71, kiedy doszło do protestów na wybrzeżu, kiedy w grudniu ta rewolta robotnicza została krwawo stłumiona przez władze PRL również w Szczecinie. Na temat tego, co dzieje się w Szczecinie, raportował konsulat gdański, siłą rzeczy zainteresowany bardziej sytuacją w Trójmieście. Na temat Szczecina raportował z dużym opóźnieniem, mało precyzyjnie, często w oparciu o informacje z prasy albo od towarzyszy sowieckich. Od momentu, kiedy w połowie lat 70. powstał już w Szczecinie konsulat generalny NRD, mieliśmy do czynienia z zupełnie inną sytuacją. Już wówczas, mimo że ten konsulat był dość skromnie obsadzony, to jednak było to stałe przedstawicielstwo NRD w mieście, i chociażby było to widoczne w sierpniu 80. roku, kiedy wybuchły te masowe strajki na wybrzeżu, również w Szczecinie. Wtedy już regularnie, na bieżąco konsul generalny NRD w Szczecinie był w stanie raportować o tym, co się w mieście dzieje. Co generalnie interesowało towarzyszy niemieckich, jeśli chodzi o sam Szczecin, no i województwo ówczesne?
Właściwie interesowało ich wszystko, co dzieje się w mieście, od spraw politycznych, przez gospodarcze. Właśnie gospodarka też, pewnie jeszcze o tym szerzej powiem, miała duże znaczenie dla NRD. Gospodarka z tego względu chociażby, że Szczecin był miastem portowym, ważnym miastem portowym, ważnym też ośrodkiem stoczniowym. Tam również były rozładowywane i naprawiane statki wschodnioniemieckie, a więc choćby z tego względu sytuacja w Szczecinie była dla władz NRD istotna. Mówiąc o polityce, mam na myśli sytuację chociażby w partii na tym poziomie szczecińskim i wojewódzkim. Śledzono z uwagą, co dzieje się chociażby w komitecie wojewódzkim PZPR, jaki tam jest układ sił, jaką politykę prowadzi pierwszy sekretarz komitetu wojewódzkiego. Starano się ocenić już w latach 80. Czy działacze Komitetu Wojewódzkiego są skłonni ulgowo traktować chociażby Solidarność, czy zdecydowanie z nią walczyć. Także takie życie codzienne szczecinian w sensie zaopatrzenia sklepów, w sensie nawet kolejek właśnie do sklepów czy do stacji benzynowych, to wszystko jest dość dobrze pokazane w tych drobiazgowych raportach dyplomatycznych, ale też raportach tajnych służb, bo w Szczecinie również ta wspomniana grupa operacyjna Warszawa, Stasi, miała swoją filię w latach 80. Warto też zaznaczyć taką rzecz, która jest istotna z punktu widzenia strategicznego, strategii wojskowej do dzisiaj, to znaczy fakt, że i w okresie PRL-u był tam bardzo ważny garnizon Ludowego Wojska Polskiego, gdzie swoją karierę, no już tak na poważnie, mówiąc trochę kolokwialnie, rozkręcał Wojciech Jaruzelski. Generalnie to jest trochę tak, jak się patrzy na kariery wielu wojskowych i z okresu tak zwanego minionego, jak i obecnego, Szczecin jest tym podstawowym garnizonem, jeśli chodzi o robienie kariery na przykład w sztabie generalnym. Jak Państwo przestudujecie biogramy części dowództwa sztabu generalnego Wojska Polskiego, jak i Ludowego Wojska Polskiego, większość tych oficerów przechodziła przez Szczecin. Dzisiaj to jest ważny garnizon z tego względu, że na wypadek wojny na wschodniej flance NATO, tam będzie generalne dowództwo się przeniesie. Czy to też było w zainteresowaniu władz NRD-owskich? Tak. Jednym z zadań, jakie stawiano przed konsulatem generalnym NRD, było utrzymywanie kontaktu z dowództwem 12. Dywizji Zmechanizowanej, która mieściła się w Szczecinie, i rzeczywiście takie kontakty konsul z dowódcą dywizji utrzymywał. W latach 80. z pułkownikiem, później generałem Szumskim, który w tych notatkach NRD-owskich jawi się jako zdecydowany przeciwnik Solidarności. Co ciekawe, nie przeszkodziło mu to już w III RP zostać szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Takie podobne właśnie w miarę regularne kontakty konsul NRD utrzymywał też chociażby z komendantem wojewódzkim Milicji Obywatelskiej, jego zastępcą do spraw służby bezpieczeństwa, z miejscowym prokuratorem i oczywiście z działaczami PZPR, z pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego, czy z wojewodą szczecińskim. A na ile notablom perelowskim otwierały się, rozwiązywały się języki?
Czy jednak mieli świadomość, no każdy rozsądny polityk, kiedy ma po drugiej stronie dyplomatę, zdaje sobie sprawę, że często też może mieć po drugiej stronie szpiega, zwłaszcza w ustroju minionym. Czy polscy towarzysze byli bardzo wylewni, czy jednak gryźli się w język? Wydaje mi się, że mieli tę świadomość, przynajmniej wielu z nich, że potencjalnie oni są również obserwowani przez służby PRL, a więc na takie kontakty za plecami swoich towarzyszy z dyplomatami wschodnio-niemieckimi pozwalali sobie przede wszystkim ci, którzy w PZPR byli poza tym głównym ośrodkiem władzy, często ludzie, którzy byli rozgoryczeni, mieli poczucie, że chociażby przez Kanie czy przez Jaruzelskiego zostali odstawieni na boczny tor i w tych rozmowach chociażby z konsulem NRD czy z ambasadorem NRD wylewali te swoje żale, podpowiadali, jak należałoby zdecydowanie walczyć z Solidarnością i irytowali się, że Kania tego nie robi w dostatecznym stopniu, a później niektórzy również nie byli zadowoleni z działań Jaruzelskiego, uznając je za nawet w stanie wojennym za zbyt łagodne, ale to jest taka perspektywa specyficzna właśnie tego dogmatycznego skrzydła PZPR. Ci działacze, którzy byli na wysokich stanowiskach, tacy jak chociażby pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego, jednak starali się być przede wszystkim lojalni wobec pierwszego sekretarza w Warszawie, a więc prowadzili jak najbardziej takie kurtuazyjne rozmowy z chociażby przedstawicielami Konsulatu Generalnego NRD w Szczecinie, czy przedstawicielami środowisk partyjnych z NRD, którzy odwiedzali Szczecin w ramach chociażby takiej współpracy województwa z przygranicznymi regionami, obwodami SED, ale jednak nie przekraczali pewnej granicy i to jednak pierwszy sekretarz w Warszawie był dla nich tym punktem odniesienia i raczej bronili polityki władz w Warszawie. Czyli rozumiem, raczej wspólnie wódki nie pili. No, myślę, że jedno drugiemu nie przeszkadzało. Były takie okoliczności, jak chociażby pewne uroczystości w ambasadzie, czy właśnie w konsulacie, chociażby z okazji święta państwowego NRD, kiedy z pewnością alkohol się pojawiał, ale jednak mocno się ci czołowi działacze PZPR pilnowali. Przełomy, które dokonywały się na Wybrzeżu, no głównie akurat konkretnie w Szczecinie, odbiór tego, co działo się w grudniu 1970 roku. Jak to widziały władze NRD-owskie? Przede wszystkim już sam Walter Ulbricht, ówczesny pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego SED, zdefiniował te wydarzenia w Polsce jako wydarzenia kontrrewolucyjne, a więc absolutnie takie, z którymi należy się rozprawić. W każdym razie, przeglądając materiały NRD-owskie na temat tego, co działo się wtedy w Szczecinie, ale też w Trójmieście, odniosłem wrażenie, że przede wszystkim raportowano tak na bieżąco, ile jest ofiar, co się dzieje, czy na przykład jest szturmowany, czy podpalany komitet wojewódzki w danym mieście, ale zabrakło takiej głębszej w tych raportach analizy przyczyn i skutków grudnia 70.
po prostu starano się dostarczyć centrali w Berlinie jak najwięcej konkretów, jeśli chodzi o to, co zaszło, o liczbę rannych, zabitych. Też niekiedy te podawane na gorąco liczby okazywały się później konieczne do zweryfikowania. W każdym razie wydaje się, że z zadowoleniem przyjęto zmianę na stanowisku pierwszego sekretarza KCPZPR. Gomułka we wschodnim Berlinie nie miał wysokich notowań. Z zadowoleniem przyjęto, że zastąpił go Edward Gierek. I również te wizyty Gierka w styczniu 1971 roku, chociażby właśnie w Szczecinie, później w Trójmieście, były pozytywnie oceniane w NRD jako coś, co przyczyniło się do uspokojenia sytuacji. Zwłaszcza, że one były, mówiąc takim współczesnym językiem marketingu politycznego, PR-u, takie właśnie bardzo PR-owskie jak na towarzyszy komunistycznych, no bo tam rzeczywiście doszło do takiego bezpośredniego wyjścia do robotników, jednania się z nimi, zdaje się także dzielenia chlebem, jak dobrze pamiętam. Tu w Szczecinie tak, rzeczywiście doszło do takiej długiej rozmowy z Gierka ze stoczniowcami. Zresztą rozmowy, w której też uczestniczył premier Piotr Jaroszewicz i też Wojciech Jaruzelski jako ówczesny minister obrony. To rzeczywiście było niecodzienne w skali nawet bloku wschodniego, takie rozmowy pierwszego sekretarza z robotnikami. W każdym razie towarzysze wschodnioniemieccy bardziej patrzyli na efekt i byli zadowoleni z tego, że udało się władzom w Warszawie jako tako opanować sytuację. Sierpień 1980 roku, bardzo ważny wkład Szczecina do tak zwanych wydarzeń sierpniowych, czy do tak zwanego sierpnia 80 roku, obok Lublina i oczywiście stoczni w Gdańsku. Jak na to patrzyło NRD? Konsulat generalny NRD w Szczecinie, już wówczas od kilku lat działający, raportował rzeczywiście na bieżąco i dość obszernie. Z kolei właśnie jeden z tajnych współpracowników w Służby Bezpieczeństwa PRL, który był w otoczeniu konsula generalnego NRD, zwraca uwagę na to, że konsul gdzieś wyjechał w tych pierwszych dniach strajków w Szczecinie do lasów przygranicznych w NRD i tam spotykał się z funkcjonariuszami tajnych służb NRD. A więc rzeczywiście był to taki okres, kiedy postawiono na nogi konsulat, kiedy z dużą uwagą przyglądano się tym wydarzeniom w Szczecinie i w województwie. Później już pojawiły się te sygnały, że władze PRL będą się starały doprowadzić do jakiegoś rodzaju porozumienia ze strajkującymi i to się rzeczywiście potwierdziło. Te pierwsze oceny porozumienia sierpniowego podpisanego w Szczecinie były ze strony konsulatu NRD takie umiarkowane, że jest to kompromis korzystniejszy chociażby dla władz PRL niż to późniejsze o jeden dzień porozumienie w Gdańsku. Później zwyciężyło we wschodnim Berlinie takie dogmatyczne przekonanie wyrażane przez samego pierwszego sekretarza generalnego Erisha Honeckera, że właściwie w ogóle te porozumienia to był błąd i że nie należy się cofać przed, jak on to mówił, kontrrewolucją.
takie oczekiwanie, że władze PRL zdecydowanie rozprawią się z Solidarnością i rzeczywiście także konsul generalny ówczesny NRD w Szczecinie, Herbert Szlage, należał do tych takich dogmatycznych działaczy komunistycznych, którzy byli zdania, że nie należy z Solidarnością rozmawiać, tylko siłowo się z nią rozprawić. Co zresztą stało się po 13 grudnia 1981 roku, parafrazując słowa Rysia Honeckera, generał Jaruzelski stara się zdławić kontrrewolucję. Jak przyjmuje to NRD? To było też przyjmowane z poczuciem ulgi, że Jaruzelski zdecydował się na taką siłową rozprawę z Solidarnością niemal do ostatniego dnia. Nie było to dla władz w Berlinie jasne, czy rzeczywiście zostanie wprowadzony w Polsce stan wojenny. Dopiero właściwie na 3 dni przed 13 grudnia z 2 źródeł Honecker dostał takie informacje, że w najbliższych dniach można się tego rodzaju operacji spodziewać. I pierwsza reakcja to było rzeczywiście takie zadowolenie, ulga. Później bardzo szybko pojawiło się już niezadowolenie w Berlinie, że chociażby te wyroki wydawane w stanie wojennym wobec opozycjonistów są z punktu widzenia Berlina zbyt łagodne, że władze PRL deklarują wolę szybkiego zniesienia stanu wojennego. Oczywiście z perspektywy władz PRL chodziło między innymi o to, żeby uniknąć sankcji Zachodu, a później złagodzić te sankcje, kiedy już one się pojawiły, a z perspektywy NRD należało przeciwnie działać cały czas zdecydowanie, nie oglądając się na Zachód czy na głosy chociażby Kościoła katolickiego. Była taka sytuacja dużego napięcia już w okresie kryzysu, rozpadu też PRL, w ogóle całego bloku komunistycznego, jak konflikt w Zatoce Pomorskiej. O co wtedy poszło? Poszło o to, że pod koniec roku 1984 władze NRD jednostronnie rozszerzyły zasięg swoich wód terytorialnych w Zatoce Pomorskiej, właśnie w tej strefie przygranicznej. I gdyby władze PRL przyjęły taką wykładnię jak władze w Berlinie, to by oznaczało, że poważnie zagrożone jest funkcjonowanie portów w Szczecinie i Świnoujściu, że właściwie podejście statków do tych portów wymaga dobrej woli władz NRD, bo tym zasięgiem NRD-owskich wód terytorialnych zostałyby objęte właśnie chociażby kotwicowisko czy podejście to głębokowodne do portu szczecińskiego. Pod naciskiem między innymi środowisk szczecińskich władze PRL domagały się uregulowania tej kwestii z takim nastawieniem, że takie swobodne podejście do portów w Szczecinie i Świnoujściu musi zostać zagwarantowane. I te negocjacje były żmudne, długie, toczyły się aż do wiosny 1989 roku, kiedy dopiero właśnie u progu tych wyborów czerwcowych już w Polsce, u progu transformacji ustrojowej udało się osiągnąć kompromis. Panie doktorze, obiegowa plotka, opinia z lat 90. Zdetonujmy ją. Czy rzeczywiście z przełomu lat 80. 90. Czy rzeczywiście jak toczyły się rozmowy zjednoczeniowe, czy pan znalazł w ogóle takie odzwierciedlenie takich rozmów rzekomych, że
miało dojść do jakiejś renegocjacji statusu Szczecina, czy to jest po prostu zwykła plotka osób kierujących się obawami czy fałszywymi wyolbrzymionymi strachami, po prostu krótko mówiąc? Wydaje mi się, że wtedy już poważnie to nie mogło Szczecinowi grozić, żeby nastąpiła jakaś rewizja granicy. Takie spekulacje na temat tego, że nawet po uznaniu granicy na Odrze i Nysie przez najpierw NRD w roku 50, później 20 lat potem przez Republikę Federalną Niemiec, że jeszcze możliwa byłaby jakaś rewizja granicy. Takie spekulacje pojawiały się, szczególnie jeszcze przed tym układem PRL z Republiką Federalną Niemiec, przed rokiem 70. Były spekulacje odnotowane chociażby przez wywiad zachodnio-niemiecki, że Sowieci byliby gotowi oddać chociażby Polsce Lwów, a w zamian przekazać Szczecin NRD. Jednak za tym nie idą jakieś konkretne informacje, żeby takie rozmowy rzeczywiście były na szczeblu wysokim władz sowieckich prowadzone, czy NRD-owskich. Wiadomo, że w latach 60. niektórzy w kręgach władz NRD liczyli na to, że jeśli może nie jest realna zmiana granicy, to przynajmniej byłoby możliwe uzyskanie przez NRD pewnych przywilejów w porcie szczecińskim. Z tego też nic nie wyszło. Właściwie takie spekulacje na temat korekty granicy pojawiają się jeszcze nawet w latach 80. Takie obawy mieli nawet niektórzy działacze Solidarności, ci, którzy obawiali się sowieckiej interwencji w Polsce, której miałaby towarzyszyć też interwencja wojsk sojuszniczych, chociażby NRD-owskich. Z tym niektórzy wiązali obawy, że wówczas władze NRD nie będą skłonne wycofać chociażby swoich wojsk ze Szczecina, jeśli one tam by weszły. W każdym razie w roku 90, kiedy Niemcy się jednoczyły, wydaje mi się, że też i Amerykanie stawiali tę sprawę jasno, że od żadnej rewizji granic nie może być mowy. Kanclerz RFN Helmut Kohl zdawał sobie z tego sprawę, nawet jeśli nie chciał tego powiedzieć wprost do pewnego momentu, licząc chociażby na głosy środowisk związanych ze Związkiem Wypędzonych, wówczas jeszcze dość wpływowym w zachodnich Niemczech. Proszę Państwa, ja zachęcam do lektury książki doktora Filipa Gańczaka. Powiem dwie rzeczy na koniec. Przede wszystkim wielkie brawo za całą stronę edytorską dla wydawcy książki. Książka jest naprawdę świetnie złożona typograficznie. Bardzo dobrze się ją trzyma, krótko mówiąc, w dłoniach, dobrze się ją czyta. I czyta się ją dobrze tak, ze względu także na pióro doktora Filipa Gańczaka, to znaczy pan doktor przeprowadza nas przez historię, którą dzisiaj tylko tak szkicowo przedstawiliśmy Państwu, w taki sposób, że przez tą książkę się tak idzie z autorem bardzo łagodnie. To się dobrze czyta, po prostu mówiąc tak już bardzo banalnie i bardzo, bardzo prosto. I to jest bardzo ciekawa historia. Proszę Państwa, zachęcam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, zresztą bardzo gustowna okładka, naprawdę fajnie zaprojektowana książka jako też element kultury materialnej. Przykładam do tego ogromną rolę i cała ta seria jest naprawdę zredagowana pod tym względem kapitalnie. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.